Dzień dobry Państwu, kłaniam się, a właściwie lepiej mi będzie, jak wstanę i zobaczę Państwa wszystkich na tej wspaniałej krasnogródzkiej agorze. Witam w imieniu Pogranicza, moje nazwisko Krzysztof Czyżewski, dla tych Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy z nami, ale widzę też wielu, dla których spotkanie z profesorem Timothy Snyderem jest już tradycją tego miejsca. Także przywitajmy go bardzo serdecznie. Timothy Snyder jest z nami. Proszę wybaczyć, ale robimy wszystko. Wszystkie rezerwuary siedzeń, krzeseł, jakie mieliśmy, zostały wyczerpane. Niech nam wybaczą ci, co siedzą na trawie czy stoją. Też rezerwuar książek, które zamówiliśmy. Agata pomyślała, że 100 egzemplarzy wystarczy, ale już nie ma ani jednego, zanim się w ogóle spotkanie zaczęło. Ale cieszy nas, że możemy się w tak licznym gronie spotkać i porozmawiać o tym, na co choruje świat. Przyznam się Państwu, że tytuł tego spotkania nawiązuje do ostatniej książki opublikowanej w Polsce również Timothy Snydera, czyli o chorobie. Książki, która traktuje zarówno o jego osobistej chorobie, którą przeszedł, żeśmy spotkali się ostatni raz dwa lata temu, ale potem dowiedzieliśmy się, doszły nas słuchy o tym, co się działo w grudniu 2019 roku. Timothy Snyder najpierw doświadczył zapalenia wyrostka robaczkowego, potem on został przeoczony. I tak w jego podróżach pomiędzy Niemcami, Austrią, Florydą i New Haven, gdzie mieszka, okazało się, że to się przenosi na wątrobę, że czeka go poważna operacja, żeby w ogóle uratować mu życie. Dosłownie odarł się o śmierć i świadectwo tej drogi, jaką przeszedł, jest pretekstem do książki, która rozważa sprawy związane ze zdrowiem, z opieką zdrowotną, z edukacją, zwłaszcza młodego pokolenia, z lekarzami z jednej strony, a z drugiej zastanawia się, na ile ta choroba zdrowotna wpływa na chorobę naszego życia społecznego, politycznego, momentu historycznego, w którym się znajdujemy. Ale powiem Państwu też szczerze, że nie chcę, żebyśmy bezpośrednio o tej książce rozmawiali, żeby ona się stała jedynie pretekstem do takiej rozmowy, którą chcę Timowi zaproponować, która by głębiej pozwoliła nam wejść w ideę, intuicję, które już możecie Państwo znać, uczestnicząc w naszych wcześniejszych spotkaniach, czy też czytając książki Timothy Snydera, ale żeby dać sobie czas, bo mam takie poczucie, jest to moje osobiste odczucie, ale spodziewam się, że też wielu z Państwa, że przy tych spotkaniach i doświadczając niezwykle odświeżających, zmieniających naszą perspektywę idei, które zawsze w tych dyskusjach się pojawiały, zupełnie niespodziewanych, idących pod prąd naszego utartego myślenia, brakowało czasu, żeby zatrzymać się nad nimi dłużej, jakby pójść troszkę głębiej, rozpatrzeć je wobec doświadczeń, które my sami przeżywamy, ograniczeń, z którymi się konfrontujemy. Jeżeli Państwo pamiętacie ostatni dwa lata temu wykład w ramach Tony Judd Lecture, to Tim mówił o ideach związanych z wolnością. Ja zaraz krótko jeszcze do nich nawiążę, ale też powiedział, że druga część książki, którą pisze, dotyczy
praktyk, instytucji, działań praktycznych, które miałyby te idee wcielać w życie. Nie mieliśmy wtedy czasu, czy może momentu na to, żeby je przedyskutować. To był czas na podanie pierwszych idei intuicyjnych. Może dzisiaj będzie właśnie na to więcej czasu. Zanim rozpocznę tę rozmowę, pozwolę sobie króciutko Państwu przedstawić taki osobisty mój ogląd linii myślenia Timothy Snydera na przestrzeni ostatnich lat i jego książek, próbując najkrócej, jak to możliwe, uchwycić ich ewolucję i w jaką stronę to zmierza. Bo rozpoczynaliśmy te spotkania od spotkań z historykiem i to historykiem Europy Środkowo-Wschodniej. Zaczynaliśmy od książki, którą to pierwsza książka, która pojawiła się w języku polskim i która w naszej oficynie została wydana, czyli Rekonstrukcji narodów o Litwinach, Białorusinach, Ukraińcach i Polakach budujących swoje państwa narodowe i tożsamość narodową. A potem przechodziliśmy do spraw również z historią związanych, ale coraz bardziej aktualnych, drążących kraje Europy Środkowej, zwłaszcza Ukrainę. Przypomnę Państwu cały cykl spotkań, które my mieliśmy po opublikowaniu Skrwawionych Ziem i także Czarnej Ziemi, czyli książce poświęconej zagładzie. Ale to były książki, w których historyk Timothy Snyder stawiał pytania, na ile te sprawy dzisiaj odnoszą się do tej rzeczywistości, w której żyjemy. Na ile one mogą powrócić, na ile historia może się powtórzyć, na ile potrzebna jest nam wiedza historyczna o totalitaryzmach XX wieku, żeby zmierzyć się z tym, co przeżywamy dzisiaj. I nieprzypadkowo kolejna książka, która się pojawiła, chociaż mogła ona zaskoczyć wielu, zwłaszcza z profesjonalnego świata historyków, to była książka o tyranii. Książka, która nie wyrastała jakby z naukowego, profesjonalnego warsztatu historyka, tylko próbowała dać taki przewodnik praktycznych działań wobec tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wobec prezydencji Trumpa i tej sytuacji w Ameryce. Książka, która stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, bo tak silnie rezonowała z dniem dzisiejszym. Oczywiście nie muszę powtarzać, że ona nie pojawiłaby się bez warsztatu historyka i bez historycznej wiedzy, jaką miał Timothy Snyder, ale okazało się, że bardzo silnie może ta wiedza być użyteczna dzisiaj. Pamiętam takie spotkanie wokół tej książki tutaj, jeszcze ona po polsku nie była wydana wtedy, jak mocno odczuwaliśmy, że to nie jest tylko o Ameryce, ale także i o naszym kraju, i o innych krajach europejskich. Potem, krótko, skracam perspektywę, pojawiła się kolejna książka, wokół której mieliśmy debatę, czyli Droga do niewolności. Książka, która analizuje bieżącą sytuację polityczną w Europie i w Ameryce, czyli omawia zarówno Rosję Putina, Brexit europejski, jak i prezydenturę Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Odnajdując powinowactwa, odniesienia pomiędzy tymi krajami czy rzeczywistościami. Timothy Snyder, i tutaj chcę tylko, żebyśmy się na moment zatrzymali przy tym pojęciu niewolności, które Timothy Snyder jako neologizm w ogóle wprowadza w tej książce. Nie mówiąc zniewolenie, tylko mówiąc niewolność, droga do niewolności, która staje się tą kategorią jakoś centralną jego myślenia. I to coraz bardziej myślenia filozofa,
niewolność, czyli choroba, która zaczyna toczyć świat współczesny, od Rosji po Amerykę. I tam zasadnicze są dwie kategorie, z którymi mierzy się Timothy Snyder, mianowicie tak zwanej filozofii nieuchronności i wieczności. Jedna zakłada, ta nieuchronności zakłada, że przyszłość jest kontynuacją teraźniejszości, czyli jest jakby jasna, niepodważalna, bezalternatywna. Natomiast druga, która już wynika w dużej mierze z lęku, że ta nieuchronność się nam nie udaje, że zaskakuje nas rzeczywistość, która okazuje się wcale nieprzewidywalna i wcale nie tak nieuchronna. W związku z tym lęk wobec tej nieznanej sytuacji powoduje, że to filozofia wieczności staje się atrakcyjna, to znaczy jakiegoś determinizmu, niezmienności, że zawsze jesteśmy w sytuacji takich samych wrogów, takich samych scenariuszy, powtarzającej się przeszłości, wobec której też nie ma alternatywy, nie ma wyjścia. I te dwie filozofie jakby prowadziły nas właśnie na drogę ku niewolności. To jest ten zwrotny punkt, wydaje się mi, w myśleniu Timothy Snydera, że skoro jesteśmy w drodze do niewolności, to jaka może być nasza odpowiedź na to? I tutaj pytanie, które podejmuję, jest w takim razie, co to jest ta wolność, która jest, stanowi dla nas wyzwanie, która powinna być wolnością od czegoś, ale wolnością ku czemuś. Co to jest, jaka to byłaby wolność, którą powinniśmy stworzyć, wytworzyć, która by zbudowała konstruktywny plan działania i odzyskała przyszłość jako materię, którą możemy kształtować w nowy sposób, w wolny sposób. I od tego momentu, wydaje mi się, wolność staje się centralną kategorią myślenia i książek Timothy'ego Snydera. Ta książka o chorobie jest notatkami w podtytule chyba, notatkami o wolności, o refleksji o wolności. Wiele tam Państwo znajdziecie już zapowiedzi tworzenia tej nowej koncepcji wolności, ale to jest to miejsce, w którym jesteśmy. To znaczy z tego myślenia Timothy Snydera wynika, że źle rozumieliśmy do tej pory wolność, a być może powinniśmy stworzyć jej nową formę, jej nowe rozumienie, nie grzęznąc w starych kategoriach rozumienia tego pojęcia. I o tym był ostatni wykład, który mieliśmy tutaj w Krasnogródzie, gdzie pojawiły się ze strony Timothy Snydera właśnie te pierwsze idee, które miałyby nas kierować w stronę nowego rozumienia wolności. I przypomnę Państwu tylko, że pojawiło się wtedy 5 tych idei czy kategorii. To była suwerenność, nieprzewidywalność, ruchliwość, solidarność i prawda, czy życie w prawdzie. Tyle, że ich interpretacja, to jak były one przedstawiane przez Timothy'ego Snydera, często było w kontrze do tego, jak normalnie rozumiemy na przykład suwerenność czy inne pojęcia z tego słownika. Także to też chodziło jakby o nadawanie nowych znaczeń, nowych kontekstów pojęciom, które już znamy. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale być może on jest nam przydatny do tego, żebyśmy mogli rozpocząć tą rozmowę właśnie w tym momencie, kiedy nie ma jeszcze książki Timothy'ego Snydera o wolności. Ona się pojawi nie za szybko, z tego co wiem i jak towarzysze
mu, to widzę, że po prostu pisze ją w długim dystansie, dając sobie czas i nie będąc pod presją, jak szybko powstawała na przykład książka o tyranii czy tak dalej. Będzie to książka, która potrzebuje więcej czasu. Pewnie za 2-3 lata ona trafi do naszych rąk, natomiast dzisiaj już jest ten moment, kiedy możemy więcej właśnie o tej rzeczywistości porozmawiać wspólnie. Czy zgadzasz się z takim krótkim oglądem tej ewolucji myśli? Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim dziękuję bardzo za obecność i dziękuję bardzo za tolerancję moich ciuchów, bo ja myślałem o tym czasie we Krasnogródzie wakacyjnie, więc nie, chyba 2 lata temu, jak stałem przed Państwem, to stałem przede wszystkim i nosiłem na sobie aż garnitur czarny. Tym razem nie, tak nie było. Ale nie noszę, okej, więc, ale to jest, jak to jest urocze, że wy pamiętacie. Ale w każdym bądź razie, to bardzo dziękuję za obecność, bardzo mnie to cieszy, że mogę być z wami. Krzysiu, to trudno, bo jak mówisz tak uroczo i powolutko i takimi zgrabnymi zdaniami, to trudno się z tobą nie zgadzać. Nawet gdyby wcale to nie było prawda, to bym chyba się zgodził na to. Ale oczywiście masz rację. Jeżeli ja mogę to jednym zdaniem przeformułował, to bym to tak zrobił w taki sposób, że implicyte jest, kryje się zawsze w warsztacie historyka jakaś wartość albo nawet zbiór wartości. I w sposób naturalny nie chcemy za bardzo o tym mówić, bo mówiąc o tym, trzeba by było zacząć rozmową o nauce, o znaczeniu nauki. Ale mi się wydaje, że sam wysiłek historyka musi mieć za sobą jakąś wartość, że są wartości implicyte. I nie chcę się ukryć przed pytaniem, ale pierwsza moja odpowiedź byłaby właśnie taka, że Taka wartość jak na przykład prawda albo faktualność, choć prowadzimy cały czas debaty o tym, co to znaczy, bez koncepcji takiego rodzaju trudno by było być historykiem poważnym, trudno by było prowadzić życie jako historyk. I też mi się wydaje, że w tym, co mówisz, kryje się bardzo ważna kategoria, mianowicie czas. Więc jako historyk ja mam taki luksus i taką przyjemność, że mogą się przynajmniej metaforycznie, zawodowo, intelektualnie się ruszyć w czasie. Muszą tak robić. Muszą być w stanie empatycznie rozumieć postaci z innych wieków, z innych pokoleń. Na to właśnie polega moja praca. I mam silną intuicję, chyba też doświadczeniem ugruntowaną, że potrzebujemy czasu, żeby być wolny. I ty o tym już, ty to już sugerujesz, mówiąc o tych kategoriach polityki nieochronności i polityki wieczności. Bo to są, według mnie, to są sposoby mówienia, myślenia i nawet doświadczania czasu, które są antyhistoryczne. Bo jeżeli coś jest nieuchronne, to znaczy jest tylko jedna możliwa przyszłość, to jest myślenie antyhistoryczne, bo historia chyba w pierwszym rzędzie uczy, że bardzo dużo jest możliwych, bardzo dużo jest możliwego. Że bardzo dużo, że nawet w samej przeszłości każdy mądry historyk rozumie,
że tkwiło dużo możliwości, tak? Dużo możliwości realnych, dużo możliwości nierealnych, ale jednak mentalnych. I to samo się dotyczy przyszłości. Jeżeli chcemy żyć wolny, to musi dotyczyć przyszłości, bo o ile nam się uda przekonać, że jest tylko jedna przyszłość, nawet jeżeli ta przyszłość jest piękna, demokratyczna i tak dalej, nie możemy być wolnymi ludźmi, bo to jest sprzeczność, bo wolność musi być indywidualna, wolność musi być trochę przypadkowa, wolność musi być wartość indywidualnej osoby. Jeżeli ktoś mówi, że w przyszłości automatycznie będziemy wszyscy wolni, to jest sprzeczność sama w sobie. To jest sprzeczność sama w sobie. Jeżeli ja mówię, że przy pomocy kapitalizmu będzie wolność, to nie jest empiryczna propozycja, to jest logiczna sprzeczność, bo to jest stwierdzenie empiryczne o sprawie normatywnej. To jest stwierdzenie natury deterministycznej o sprawie, gdzie nie może być determinizm żaden, bo chodzi o wolność, tak? I wolność musi być nieprzewidywalna, a nie jest konieczna. I praktycznie albo psychologicznie rzecz biorąc, jeśli się mówi, że automatycznie jakaś siła zewnętrzna nam przynosi wolność, to psychologicznie się osłabiamy, bo myślimy sobie, no tak, coś tam, kapitalizm dajmy na to, albo ewentualnie socjalizm, jakaś siła nieludzka, większa, nam załatwi sprawę. Więc to jest logiczna sprzeczność, ale też to jest psychologiczna sprzeczność. Więc słusznie mówisz o tym, że po pewnym czasie się przekonamy, że tak się nie robi, ale niekoniecznie od tego nauczymy się właściwej lekcji. Prawdopodobnie jest raczej tak, że jak już tej jednej przyszłości nie ma, pozostanie żadna przyszłość. Żadna przyszłość. I wtedy notorycznie, tak jak za Trumpa, tak jak u państwa za Kaczyńskiego, to będziemy mieć zamiast polityki polityką historyczną. Będziemy mówić zamiast o nieprzewidywalnej, ciekawej przyszłości narodowej, będziemy mówić o przeszłości w sposób coraz bardziej powtarzający się, coraz bardziej właściwie nudny, ale w sposób, który pozwala na codzienną mobilizację przeciwko właśnie takiej, w cudzysłowach, tradycyjnym wrodze, wrogowy. Więc czas tutaj jest absolutnie istotny, bo indywidualnie, jeżeli jesteśmy wolni, to musimy być w stanie, jako indywidualne osoby, sobie wymyślić przyszłość indywidualną, absolutnie barwną, nową, niepodobną do innych przyszłości, po prostu naszą. I jeżeli nie ma, więc tyrania, mi się wydaje, nasza współczesna, trochę polega na tym, że brak czasu, tak w ogóle, bo każdy z państwa ma różną wizję, mam nadzieję, przyszłości, tak? Ale jesteśmy w stanie mówić wam wszystkim, że nie ma przyszłości w ogóle. I jak nie ma przyszłości w ogóle, to każdy z naszych wariantów jest niemożliwy. Pamiętam to twoje przywoływanie wartości. Troszkę mi się przypomina Kołakowski, który kiedyś powiedział o sobie, pamiętasz, jestem lewicowo-liberalnym konserwatystą. Kiedy z jednej strony mówisz o cnotach, a z drugiej strony mówisz o strukturach, instytucjach, działaniach, które na przykład cnotę wolności
mogą zaoferować wszystkim ludziom, czy starają się, prawda? Czyli cnota wolności nie jest indywidualną tylko kategorią, tylko jest troska o to, no, tyle mam wolności, ile jestem w stanie zaoferować jej, czy udzielić innym. I że to jest współzależne. Chcę teraz na chwilę odejść od tego tematu idei, które przywołałeś, do których powrócimy, i zapytać ciebie, jaki widzisz kontekst, korespondencję między myśleniem o wolności, tym nowym myśleniem, a miejscem, w którym jesteśmy tutaj, które w jakiś sposób jest dedykowane poezji, które ma za patronę poetę Czesława Miłosza i które na co dzień, jak tu jesteś z nami, poświęca wiele czasu na spotkania poetyckie, na spotkania z poetami, na wyobraźnię poetycką, którą staramy się tutaj zgłębiać. Moje pytanie jest w kierunku i dąży w kierunku, czy istnieje jakaś zależność między tym nowym rodzajem wolności, którego poszukujemy, a obroną poezji, poetyckości w naszym życiu. I pytam o to nie bez powodu, bo śledząc twoje pisanie, na przykład twój blog, który prowadzisz w internecie, zresztą bardzo państwa zachęcam do jego czytania, widzę, jak często odwołujesz się do poezji. Ostatnio nawet, dosłownie parę dni temu, przetłumaczyłeś Fugę śmierci Paula Celana. Opublikowałeś na blogu swoje tłumaczenie tego słynnego wiersza. Ale nawiązuję teraz troszkę też do naszej debaty kilka dni temu, kiedy pamiętaliśmy Havla. I ci z państwa, którzy uczestniczyli w tej debacie, pamiętają taką troskę obecnego tutaj Grzegorza Domosławskiego, że my przywołujemy poezję czy taki etos poetycki, ale że to jest jakaś kompletnie marginalna sprawa, bo poezja tak naprawdę we współczesnym świecie się w ogóle nie liczy, że jej nie ma tak naprawdę w naszym życiu. Czy tak rzeczywiście jest? Jak to się dzieje, że na przykład zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, odbywa się, zostaje poprzedzone w Stanach Zjednoczonych odczytaniem wiersza, tak zwany Inauguration Day poem, który czyta młoda wnuczka niewolników, 22-letnia, chyba najmłodsza, dla całej Ameryki, i w momencie, zanim prezydent zostanie zaprzysiężony, głos oddawany jest poetom. Za Trumpa tego nie było, ale to jest długa tradycja. Byli wcześniej, przed nią, Robert Frost, Miranda Angelou, bardzo wybitni poeci, którzy w tej bardzo politycznym tej chwili, prawda, zaprzysiężenia nowego prezydenta, oddawali głos poetom. Czy to jest jakaś tradycja w demokracji amerykańskiej, takiego miejsca poezji, do którego próbuję nawiązać? Staram sobie wyobrazić zaprzysiężenie polskiego prezydenta, które jest poprzedzone na przykład poematem odczytanym przez Katarzynę Szwedę, młodą Łemkinię, Ukrainkę z Polski. Trudna do wyobrażenia sytuacja w naszym kraju. Jakie jest miejsce poezji w tym naszym boju o nową wolność? Czy tu istnieje w ogóle jakaś współzależność w tym? No tak, masz rację. To mi się wydaje, że czasem to, co jest luksus w codziennym życiu, jest absolutnie potrzebne do polityki, choć to nie jest tak oczywiste na pierwszy rzut oka. Więc nawiązuję do tego, co mówisz o moim blogu. Ja tłumaczę poezję na moim blogu, bo mogę, tak? Bo mogę. Chcę, ale mogę, bo gdybym zaproponował New York Times, że oni spublikują
Mój ostatni wiersz, to na pewno nie, to na pewno by uważali, że jestem szalony i już nie dostanę żadnych odpisów od nich. Ale mogę, więc robię, ale to jest pewne potwierdzenie tego, co mówisz, że poezja na pierwszy rzut oka nie stosuje się do dzisiejszego dnia. I problem polega na tym, że każdego dnia tak jest. Każdego dnia tak jest, jest jakaś sprawa pilna, jakaś sprawa ważna i możemy mówić sobie, no tak, to poezja jest jednak na weekend, poezja jest na wieczór, poezja jest na następne pokolenie, ale nie na teraz. Nie na teraz. Tymczasem mi się wydaje, że poezja nas uswobodzi mentalnie i przynajmniej na dwóch poziomach. Pierwszy poziom, może najprostszy, jest taki, że faktycznie potrzebujemy źródeł nieprzewidywalności. To trudno jest być nieprzewidywalny. Potrzebujemy pomocy natury praktycznej. Klasyczny mój przykład to jest biblioteka. Że biblioteka jest bardziej nieprzewidywalna niż internet. Internet jest strasznie przewidywalna i indywidualnie przewidywalna i nie tylko przewidywalny sam w sobie, ale produkując u odbiorców przewidywalność. Podczas gdy jak przychodzimy do biblioteki, w środę na przykład, i po prostu wybieramy nam nieznanego autora, to jest nieprzewidywalne i dostaniemy coś z tego nieznanego autora, coś nieprzewidywalnego. Tego nie dostaniemy zwykle od internetu. To jest klasyczny przykład, ale poezja, mi się wydaje, jest nawet lepszy przykład. Bo jesteśmy w stanie tak naprawdę wgłębić od czasu do czasu w poezji, to nam daje nieprzewidywalne całości. No bo w poezji chodzi, słuchaj, nie jestem znawcą poezji, tak? Są znawczynie i znawcy poezji tutaj, nie należy do nich, ale mi się tak wydaje, że w każdym poemacie jest pewna, często wręcz szokująca, ale jednak pewna całość. I że to nas uczy, że mogą być kombinacje nieprzewidywalne, które pozwalają na koherencję. Kawiarnia nad nami jest kawiarnia, a piosenka o porcelanie i poemat Miłosza nad tym tytułem brzmi, to znaczy tylko pierwszy akapit, ale mi się to strasznie podoba, brzmi tak: różowe moje spodeczki, kwieciste filiżanki, leżące na brzegu rzeczki, tam, kiedy przeszły tanki. And so razem mamy te filiżanki i te tanki. I tylko i wyłącznie dlatego, że rymują, ale nie tylko i wyłącznie właściwie, ale dzięki tym filiżankom i tym tankom mamy w głowie nie tylko obraz, ale taki pomysł o całości, o tym dniu na przykład. Drugi sposób jest trochę głębszy i bardziej skomplikowany. A żeby być wolny, musimy, bo w mojej koncepcji wolność jest najwyższą wartością, bo wolność nam pozwala na tym, żebyśmy wybrali pośród egzystujących innych wartości. Wartości są rzeczywiste, są realne, tak jak kamienie są realne, ale też mają to do siebie, że są sprzeczne, więc nie można być szczery i lojalny jednocześnie, na przykład, albo trudno jest. Nie? Więc wolność polega na tym, jeżeli jesteśmy wolni, jesteśmy w stanie szukać kombinacji wartości. Tak? Ale to nie jest łatwe. To wymaga praktyki, treningu. Poezja nam uczy, że są takie kombinacje,
że są nieprawdopodobne kombinacje, bo poeta ma to do siebie, że cały czas pokazuje, jak można zwięzłe zjednoczyć pewne rzeczy, które wydawałoby się nie są do pojednania. Chcę się zatrzymać, bo już skoro powiązałeś poezję z nieprzewidywalnością, taką ideą, która stoi za twoim nowym rozumieniem wolności, to żebyśmy porozmawiali więcej o samej nieprzewidywalności. Jak mieliśmy, wracam jeszcze na moment do debaty o Havlu, to pamiętam głos, w którym włączyłeś się do rozmowy wobec siły bezsilnych, tej słynnej książki Wacława Havla, której właśnie moc określiłeś w ten sposób, że ona otwierała tą przestrzeń nieprzewidywalności, że nasza słabość czy nasze zniewolenie może polegać na tym, że ci, którzy nami rządzą, którzy są za autorytaryzmem, za totalitaryzmem, bardzo szybko uczą się reagować. To już nie jest ten totalitaryzm stalinowski, który z góry po prostu narzuca diamat, jakby Miłosz w zniewolonym umyśle powiedział, i wszyscy mają się do niego podporządkować, tylko że ten nowy totalitaryzm się wyspecjalizował w tym, żeby odkrywać, co nam jest potrzebne, znajdować to, gdzie jesteśmy przewidywalni, i natychmiast nam to proponować na swoich warunkach. Czyli nasza słabość jest właśnie w tym, że dajemy się przychwycić na naszej przewidywalności, bo natychmiast to jest zagospodarowane przez elastyczny, coraz bardziej system autorytarny, który na to od razu odpowiada. Przeciwstawić się jemu, przeciwstawić się tej elastyczności, która się staje coraz bardziej wyrafinowana, coraz operująca, coraz doskonalszą technologią, jest być nieprzewidywalnym. Ale jak to robić, Timie? Jak mamy się przeciwstawić tej maszynie, o której mówiłeś, jako o internecie i wszystkich innych narzędziach, które ta maszyna, autorytaryzm ma do dyspozycji, żeby odpowiadać natychmiast na te potrzeby, w których stajemy się przewidywalni, i jakby zawłaszczać je do swoich potrzeb? Okay. Więc zanim się jedno do opowiedzi, to daję parę przykładów o co mi chodzi w tym przewidywalności, w tej nieprzewidywalności. Co może człowiek zrobić, co maszyna nie jest w stanie zrobić? Mi się wydaje, że to pytanie jest fundamentalne, bo coraz bardziej dowartościujemy rzeczy, które maszyna jest w stanie wykonać, i coraz, mi się wydaje, że coraz bardziej traktujemy siebie jako warci w takim stopniu, jak jesteśmy w stanie naśladować maszyną. Czyli te rzeczy, które są warte, są te, które maszyna jest w stanie wykonywać, ale niekoniecznie my. Na przykład szybkość, skuteczność, takie kategorie, że jakby niewidocznie coraz mniej mówimy o tych bardzo ludzkich zdolnościach, jak o sztuce, o wychowaniu, o dziennikarstwie. Akurat te rzeczy, które nam są potrzebne jako wolnym ludziom i jako obywatelom demokracji albo aspirujących się demokracji, akurat te rzeczy, które maszyna nie jest w stanie wykonywać. Co ciekawe. I co ciekawe, im bardziej penetruje nasz świat media tak zwane społeczne, tym słabsza jest pozycja demokracji na całym świecie. I mi się wydaje, że to jest żaden zbieg okoliczności. Że właśnie te zdolności, które są jak najbardziej ludzkie,
tracimy, ale nie tracimy tylko dlatego, że jesteśmy taki słabi, dekadencji i tak dalej, ale że spędzamy po prostu coraz bardziej czasu z tą maszyną i ta maszyna nam uczy, co właściwie jest wartościowe. I to, co jest wartościowe, to są te rzeczy, które maszyna jest w stanie wykonywać. Jest tutaj cały szereg straszliwych ironii, mianowicie, że oczywiście tej maszynie jest wszystko jedno. Jeżeli my oddajemy się tej maszynie, której to jest wszystko jedno właściwie, bo nie ma woli, myśli się, ale nie ma żadnego myśliciela, tak? Niszczy naszą wolę, naszą wolą, ale nie ma własnej woli, tak? Cały szereg ironii. Więc maszyna po prostu, jak mówię o maszynie, to nie chcę, żeby to brzmiało jako straszna przesada albo metafora, mówię po prostu o społecznych mediach. Maszyna dla, w cudzysłowach, własnego komfortu działa w taki sposób, żeby najwięcej z nas jak najwięcej czasu poświęcało właśnie tej działalności patrzenie na ekran. Po prostu jest tak programowana maszyna. I żeby to dokonać w sposób jak najbardziej korzystny dla ci, którzy płacą za reklamę, chodzi o to, żebyśmy zostali klasyfikowani w stadach po prostu. Że są mężczyźni pewnego wieku, są biali, są homoseksualni. I na internecie nosisz po prostu te kategorie, chcąc, nie chcąc. Wiedząc, nie wiedząc, tak po prostu jest. Internet może nie wie, może nie ma racji, ale zwykle ma i traktuje ciebie, traktuje was według tych kryteriów. Więc na społecznych mediach dostajesz to, co według rozeznania społecznych mediów jest dla ciebie, nie dla ciebie indywidualnie, ale jako członka tej klasyfikacji jest pociągające, tak? I co ma taki skutek, że stanie się coraz bardziej, w miarę jak spędzasz czas na internecie, stanie się coraz bardziej nie indywidualną osobą, ale po prostu członkiem tej klasyfikacji, członkiem tej kategorii. Do takiego stopnia, że już wierzycie w propozycje, które nie mają właściwie nic do siebie wspólnego, oprócz tego, że należą do klasyfikacji. Więc bardzo świeży przykład z mojego kraju. Jedna ćwierć mniej więcej moich współobywateli wierzy w to, że szczepionka jest zła, że nie należy, bo zmienia DNA, nie wiem, ale jedna ćwierć współobywateli. I oczywiście, ale nie chodzi mi o sam problem, tak? Nie chodzi mi o samą chorobę i o zaszczepienie. Chodzi mi o to, że jeżeli ja o tym wiem, to już wiem prawie na pewno, że taki człowiek, który w tą propozycję wierzy, też wierzy, że Biden nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak? Jest przewidywalny. Tak? Jest przewidywalny. I te dwie propozycje logicznie, oczywiście każda jest fałszywa, ale te dwie propozycje logicznie nie mają nic do siebie wspólnego. Czy Biden jest prezydentem, czy szczepionka jest dobrym pomysłem, czy nie. Ale jeśli wierzysz w jedną propozycję, to prawie na pewno wierzysz w drugą. Dlaczego? Nie chodzi o nie możemy mówić, że to chodzi o indywidualne rozumowanie, bo oczywiście nie o to chodzi. I jeżeli maszyna może cały czas szukać właśnie takie kombinacje, cały czas nam robi w ten sposób tym bardziej przewidywalne. Więc co możemy zrobić? Oczywiście mniej czasu przed ekranem spędzać, to jest pierwsze właśnie polecenia. I nie głupie, i nie tak banalne, bo wszyscy my, prawie wszyscy wiemy, jak najbardziej z nas
Nawet najbardziej poetycy z nas ludzi spędzają chyba zbyt wielu czasu przed ekranem i za wielu z nas mają jednak przy łóżku smartfona, tak? Niektórzy z nas teraz patrzą na smartfony, ale to nie wystarczy oczywiście, to nie wystarczy. Musimy myśleć o maszynie jako o instytucji, którą się da zmienić, tak jak druk udało się zmieniać, tak jak udało się budować pojęcia książki na podstawie druku. I też musimy myśleć więc kontraintuicyjnie. Mamy wrażenie, że tutaj chodzi o technologię. I nie chodzi o technologię. Chodzi o behaviorizm? Nie wiem. Jak to jest? Behavioralism. Bo te sztuczki, które są do państwa, do nas wszystkich stosowane przez społeczne media, to są sztuczki, które są znane od połowy zeszłego wieku. Są stosowane po prostu bardzo szybko, przy pomocy bardzo właściwie prymitywnej technologii. Więc społeczne media to nie jest żadna wysoka technologia, tylko ma taki pozór. I właściwie nam odciąga od wysokiej technologii. Te prymitywne rzeczy dają wrażenie, że jesteśmy w towarzystwie jakiejś tam wysokiej technologii, ale właściwie tak nie jest. Właściwie tak nie jest. Więc musimy to przemyśleć i musimy myśleć o tym, jakie są tak naprawdę technologie, które nam pozwalają i pozwolą na tym, ażebyśmy byli bardziej ludzcy niż jesteśmy. I te technologie są na przykład rozmowy, wychowanie, wykształcenie, książki. To może brzmi staroświecko, więc jeszcze jedna anegdota. Znam dość wielu ludzi, którzy pracują w tym branżu, którzy pracują w Kalifornii akurat w społecznych mediach albo w podobnych branżach. I ani jeden pozwala swoim dzieciom na to, ażeby dziecko miało iPad. Nie pozwoli. A co to nie było żadnej podwójnej negacji. Więc chodzi o to, że ludzie, którzy rozumieją tę technologię, nie pozwalają, żeby technologia była u siebie w domu. I bez wyjątku, szlą swoje dzieci do szkół, gdzie nie ma komputerów. Więc warto o tym myśleć. Odwrotnie, proszę pana. Odwrotnie. Bo to jest bardzo ważne pytanie, powtarzam. Pan profesor mówi, że ograniczają wolność. Nie, odwrotnie. Bo czas krytyczny dla wolności jest czas dziecinny. Nie jest tak, wbrew tego, co może zbyt dosłownie teraz cytuję Rousseau, nie jest tak, że jesteśmy urodzeni wolni. Nie wiem, ilu z was był obecny przy tego wyrażenia, ale nie ma tam żadnej wolności. Jest krzyk. Nie ma wolności w tym momencie urodzenia. Tak? To jest po prostu, to jest czysta i bardzo, bardzo, bardzo złudna, mi się wydaje, metafora. A żeby być wolny, i to jest właściwie istota mojego argumentu, więc dziękuję za pytanie. A żeby być wolny tak naprawdę, potrzebujemy zdolności, bo nie jest tak, że możemy na przykład wybierać między wartościami tak sobie, tak?
nie tak się jesteśmy w stanie wymyśleć wartości, jak mamy 3 lata. Potrzebujemy wychowania. I w tym rozdziału książki piszą dużo właśnie o tym, co wiemy, o jak się rozwija mózg dziecka. Bo sporo o tym już wiemy i normalnie ta wiedza nie jest stosowana w dyskusjach o wolności. I mi się wydaje, że powinno być. Bo jeżeli ja chcę, żeby moje dziecko zostało wolne, ja muszę jako rodzic działać w taki sposób, żeby moje dziecko, będąc bardzo młode, rozwijał takie zdolności. Tak? I tym sposobem logicznym, to znaczy takim tokiem rozumowania, opowiadam, że nie, że akurat nie, że oni świadomie wychowują dzieci w taki sposób, żeby dzieci mogły się stać wolnymi. Odcinając je od tej maszyny. Tak, tak. Mhm. To, co powiedziałeś wcześniej, też mi daje dużo do myślenia, to znaczy, że maszyna odbiera nam działanie, tworzenie, że zdajemy się na to, co ona sama może wytworzyć i coraz bardziej jesteśmy pośrednikami, odbiorcami gotowych rzeczy. W związku z tym ta droga do nieprzewidywalności wiązałaby się też z rodzajem rękodzieła, to znaczy powrotu do samotworzenia, do bycia twórczym, do spędzania czasu w sposób, który spełnia nas w rzemiośle, w realizowaniu przez siebie samych, stwarzaniu rzeczy, zamiast ich po prostu nabywaniu, przyjmowaniu jako gotowe i tak dalej. I cały czas pamiętając, że każda nasza potrzeba, którą mielibyśmy, maszyna natychmiast zaspokoi, prawda? Więc potrzeba nam odwagi, jakiejś siły wyobraźni, ale też czasu, o czym mówiłeś, bo wydaje nam się, że nie mamy czasu, więc lepiej coś kupić. Tak samo jak ze zdrowiem. Nie mamy czasu, żeby głębiej pytać się o swoje zdrowie i to o to chcę teraz ciebie zapytać, bo to też jest ciekawa refleksja z twojej książki o chorobie, że moglibyśmy oskarżać służbę zdrowia o błędy, lekarzy, system i tak dalej, ale to, co robisz, co wydaje mi się bardzo ciekawe w twojej książce, to, że szukasz winy po swojej stronie. To znaczy, że zaniedbałeś prewencję. Nie potrafiłeś mówić o swoim bólu. Grałeś takiego silnego Amerykanina, który nie pokazuje po sobie swoich słabości, prawda? W związku z tym jest bohater, twardziel, macho i w związku z tym nie ma lekarz, nie wie tak naprawdę, nie ma szansy dowiedzieć się o prawdzie naszej choroby, bo my ukrywamy ją. Wolimy wziąć szybką tabletkę, żeby załatwić sprawę, niż poświęcać więcej czasu na to. Mój lekarz ajurwedyjski, przyjaciel, powiedziałby jeszcze dużo więcej na ten temat. On na przykład, to jest moje doświadczenie z nim bardzo ciekawe, kiedy ja byłem przyzwyczajony do tego, że on mi będzie cały czas mówił, co mi dolega i co ja powinienem robić, a on czekał na moje pytania i właściwie jeżeli nie zapytałem, nie miałem ciekawości, nie obchodziło mnie coś, to on w ogóle tego tematu nie poruszał, choćby wiedział, że to jest część mojej choroby, bo uważał, że zachoruję jeszcze bardziej, jeżeli to on będzie udzielał odpowiedzi na pytania o moje ciało. Starał się mnie nauczyć dzień po dniu, że to ja mam pytać, że ja mam wiedzieć, ja mam się tym interesować, że to musi mnie obchodzić, bo inaczej on jako lekarz na to nie odpowie. I tak dalej. Więc jest jakiś nie tylko brak czasu, ale jakiś problem, który my mamy z prewencją problemów, o których tutaj mówimy i to dotyczy również zdrowia, ale nie tylko. O to chcecie teraz Timie zapytać. Jeżeli odnieślibyśmy się teraz do metafory czy do rzeczywistości choroby, to co jest po naszej stronie, bo to jest właśnie chyba ta sfera wolnościowa, której zaniedbujemy.
nie mając kultury jakby gotowej na to, żeby zapytać o siebie samych, prawda? Jakby zajrzeć, znaleźć język, znaleźć czas do tego, żeby się tym zająć. Już nie mówiąc o tym, że mój lekarz ajurwedyjski powiedziałby jeszcze, że po zażyciu takich ziół, że one będą skuteczne wtedy, kiedy zaczniesz medytować. To znaczy, kiedy znajdziesz czas na taki stan poetycki, jakbyśmy mogli go nazwać, odcięty, bo one wtedy dopiero w pełni zadziałają i że one zaczynają dopiero wtedy funkcjonować w jakiejś całości, o której mówiłeś przy okazji poezji. Przepraszam, że w ten sposób do tego nawiązuję, ale że to nie chodzi przecież o leczenie objawów, prawda, jakichś stygmatów tego, na co zażywamy tabletki w jednej czy w drugiej części naszego ciała, czy choroby, tylko chodzi o zdrowie jako objęcie całości naszego życia, a nie fragmentaryzacji, prawda, takiej punktowości, w której reagujemy. Czy to nie jest też problem w naszej wolności, jakiegoś zniewolenia, któremu jesteśmy poddani? Prewencja. No tak. Zaczynam jeszcze raz od Kalifornii i powolutku przychodzę do sedna sprawy. Jak korona się na dobra zaczęła u nas w Stanach, ja byłem w Kalifornii u swego brata i właśnie wtedy ja sam byłem chory jeszcze. Będąc tam w Kalifornii, zauważyłem pewne rzeczy, jak na przykład, że wszystkie te nasze kochane firmy technologiczne to już wysłały swoich robotników do domu. Oczywiście nie głosili swoich klientom, żeby powinni robić tak samo, tak? Ale sami tak robili, czyli rozumiały same te firmy, co to jest korona, jak je tu kryje się niebezpieczeństwo i działały poniekąd właściwie wobec własnych robotników. Ale oczywiście na Facebooku nie było wtedy żadnego ogłoszenia, że być może czas na to, żeby wszyscy byli w domu. Tak? I to jest charakterystyczne, bo jeżeli myślimy o naszych normalnych, codziennych interakcjach z ekranem, nie jest tak, że nasz komputer nam od czasu do czasu mówi hej koleżu, czas na przerwę, tak? To się raczej nie dzieje, choć wręcz cieleśnie tak jest, że oczy potrzebują czasu od ekranu, że mózg, że kości, że całe ciało właściwie potrzebuje przerwy, ale komputer nam tego akurat nie powie. I to mi prowadzi do punktu pomiędzy twoim ostatnim pytaniem i tym, mianowicie, że jak pytamy, z czego nie może robić komputer, nie może wychować i tak dalej, nie może robić dziennikarstwa. Możemy też pytać, czego komputer nie ma. Nie ma ciała. Nie ma ciała. To znaczy jest przedmiot, istnieje, ale nie ma ciała w sensie, tak właśnie, czułości nie ma. Po niemiecku to są dwa słowa na to, Körper i Leib, i to jest bardzo piękne, bo Leib znaczy właśnie takie ciało nasze, ciało, które jest pośrednikiem między światem i nami. Nie ma tego. I
mi się wydaje, że to jest część problemu, o którym mówisz, że naśladujemy tę maszynę i nie myślimy o naszym ciele i maszyna uczy właśnie, że w ogóle nie ma ciała. Ciało nie jest, za wyjątkiem pornografii oczywiście, choć pornografia tak naprawdę nie jest wyjątkiem, bo pornografia uczy, że seks nie potrzebuje drugiego ciała. Tak, więc jednak jest tu pewna konsekwencja. Więc maszyna uczy, że nie ma ciała. I trzecie właśnie kojarzenie. Mam takiego kolegę, znajomego. Faceta, którego widzę od czasu do czasu w pewnych zgromadzeniach, miliardera. Który chce być nieśmiertelny. I maszyna też poniekąd jest nieśmiertelny, to znaczy może dalej istnieć, jak nas już nie będzie. I jak ja jestem dość konsekwentnie konfrontowany z taką postawą, to myślę o tym, co w tym złego. I mi się wydaje, że akurat dużo w tym złego, ale między innymi to, że jeżeli jest się nieśmiertelny, nie możesz być wolny. Nie możesz być wolny, bo nie ma wyborów. Nie ma wyborów. Jeżeli jesteś nieśmiertelny, to znaczy też, że nie ma wartości, bo jedną wartością jest same życie. Bo gdybyście byli nieśmiertelni, nie bylibyście tutaj, bylibyście u siebie w domu, bo byście się bali po prostu. Byście się bali. Gdybyście mieli przed sobą wieczną życie, nie mam na myśli przy tym wiecznego życia u Boga, mam na myśli wieczne życie tutaj na ziemi. Tak? A gdybyście mieli przed sobą wieczne życie na ziemi, byście się bali. Byście zostali w domu, bo być może wypadek, być może coś tam, tak? Więc to mnie, co ma to wspólnego, bo jeżeli myślimy w kategoriach takich bezcielesnych, że nie ma w ogóle ciało, albo ja będę żył, jest coraz więcej ludzi, którzy tak rozumują, że będą wiecznie żył. Jeżeli myślimy tak bezcieleśnie też w tym sensie, że będziemy wiecznie żyli, to nie możemy być wolni. Ale jeśli chodzi o twoje pytanie bezpośrednio stawione, mi się wydaje, że pozytywnie teraz całą tą sprawą biorąc, że nie możemy o wolności w ogóle mówić, nie zaczynając od ciała. Ci, którzy nas w sposób tradycyjny i w sposób ponowoczesny, ci, którzy nie chcą, żebyśmy byli wolni, rozumieją to. Że można traktować ciało, można torturować ciało tradycyjnie, można działać w taki sposób, żeby ciało nie było ruchliwe, ale tak czy owak chodzi o niewolność. I jeżeli my chcemy być wolni, musimy najpierw rozumieć, że ciało to są już trudne takie metafizyczne sprawy. I Edith Stein i Simone Weil o tym piszą i cytują w książce. Ale że ciało jest to miejsce, gdzie jest spotkanie między nami i światem zewnętrznym. Że ciało nam interpretuje świat i ciało nam umożliwia kontakt ze światem i też z innymi ludźmi, że nie ma innego sposobu. Nie ma telepatii, wbrew pozorom. Jest tylko, każdy kontakt jest cielesny, więc każdy moment wybierania i urzeczywistnienia wartości też ma swój cielesny wymiar.
chcę teraz odnieść się do kolejnego pojęcia, które przywołujesz. Już troszkę je dotknęliśmy. Mianowicie, chociaż zaskoczeniem dla nas było, że umiejscawiasz to w kontekście suwerenności. Kiedy mówiłeś o, czy mówisz o suwerenności, masz na myśli edukację dzieci, czy pracę z dziećmi, zwłaszcza w tym pierwszym okresie ich życia, które kształtuje ich na całe życie, bo to jest moment czy czas, w którym rozstrzyga się, czy one będą suwerenne, czy nie, czy suwerenność będzie dostępna. I w swoim blogu też bardzo dużo uwagi poświęcasz na przykład krytyce społeczeństwa amerykańskiego, w której nie ma miejsca, czasu i wystarczająco empatii, ale też polityki społecznej, na przykład takiej, z którą się stykasz w Austrii, gdzie czasem przemieszkujesz w Wiedniu. Stawiasz to jako wzór Amerykanom, że taki rodzaj wychowania przez rodziców i przez szkołę, i przez środowisko, które ma czas, które potrafi się oddać dzieciom, dać im przestrzeń na wzrastanie, to nowoczesne społeczeństwo amerykańskie właściwie odebrało, co jest w tym sensie paradoksalne, że to jest dużo bogatsze społeczeństwo amerykańskie, że bogactwo o dziwo nie przekłada się na właściwą suwerenność młodych ludzi. Jakbyś to dookreślił jeszcze i gdzie tutaj tkwi ten problem z wolnością? No to jest, no to jako biały mężczyzna średniego wieku, to próbuję, staram się abstrahować od własnej sytuacji. I mi się wydaje, że to filozoficznie jest bardzo ważne, bo jednak klasycy naszej przynajmniej hegemonicznej filozofii to są jednak faceci mniej więcej w moim wieku mówiący moim językiem. I już wcale nie żartując, mi się wydaje, że to stanowi dość znaczny problem, bo jeżeli uważamy, że człowiek to już jest facet średniego wieku, który ma pieniędzy, mamy problem. I to jest, w moim rozumowaniu, to jest problem, ja nim nazywam problem John Stuart Mill, że nie jesteśmy wszyscy John Stuart Mill, to znaczy nie jest połowa XIX wieku, nie jesteśmy wszyscy bogatymi białymi mężczyznami i nie mamy wszyscy za plecami całe brytyjskie imperium. I to są jednak żadne tam neutralne sprawy. Tak? To są empirycznie bardzo znaczące sprawy. Musimy być w stanie myśleć o wolności i o ludziach, nie zakładając, że jest XIX wiek, że jest brytyjskie imperium, że mamy pieniądze i tak dalej. Więc skąd zacząć? Gdzie zacząć w takiej sytuacji? Mi się wydaje, że całkiem nieprzypadkowo brakuje kategorii dzieci, bo jest tak łatwo o wolności mówić, jeżeli jesteś już wolny, tak? Jeżeli jesteś białym facetem w Anglii czy w Stanach i masz pieniądze, to jest łatwe. Może nie jesteś wolny, może jesteś wolny, obojętnie, ale łatwo jest o tym mówić, bo stan jest już jakby dokonany, nie? Stan jest dokonany, ale to jest nudne i niespecjalnie wartościowe, bo nie chodzi o to, czy John Stuart Mill jest wolny, czy ja jestem wolny. Chodzi mi o to oczywiście, ale nie o to chodzi, czy indywidualni filozofowie, czy myślicieli są wolni. Chodzi o to, jak budować społeczeństwo, gdzie jak najwięcej ludzi może być wolnymi ludźmi. Więc ta kategoria dzieciństwa, tej kategorii dzieciństwa bardzo mi brakuje w naszej przynajmniej angielskojęzycznej tradycji filozoficznej i nie tylko. Więc jak ja mówię o,
o suwerenność. Ja mam na myśli to, o czym trochęśmy już mówili, mianowicie, że dziecko musi się stać suwerennym, co wcale nie jest łatwe, tak? No, dzieci mówią teraz do was, no to nie jest takie łatwe, nie? To nie jest łatwe panować nad wszystkimi tymi zdolnościami, które pozwolą na tym, ażebyście były dzieci a niedojrzałe, o to mi wcale nie chodzi, ale suwerenny, to znaczy, że wolny w tym sensie, że można wykonywać wybory, że nie wszystko, co nam proponowane na pierwszy rzut oka jest atrakcyjne, że jesteśmy w stanie odmawiać, że jesteśmy w stanie mówić, nie czekam. Może nie, może akurat nie, że jesteśmy w stanie robić to, czego nie robią nasi towarzysi szkolni. Takie rzeczy, to właśnie to mam na myśli, mówiąc o suwerenności. I używam świadomie tego słowa, bo mi się wydaje, że to słowo jest ciężkie, ma swoją wagą i że akurat suwerenność młodych ludzi jest znacznie ważniejsza niż suwerenność państw i że suwerenność państw nie potrwa długo bez suwerennych obywateli i że nie będziemy mieli suwerennych obywateli, jeżeli nie będziemy mieli suwerennych właśnie młodych ludzi, dzieci. Więc o to mi chodziło. Chodzi mi o to, żeby to jest istota całej tej rozmowy. Chodzi mi o to, a żebyśmy rozumieli, że wolność trzeba budować pokoleniowo. Że mówić o wolności jako o stanie dokonanym jest fałszywe i kontrproduktywne. Że jeżeli ja uważam, że wolność najwyższą wartością jest i tak uważam, to logicznie ja muszę działać w taki sposób, aby jak najwięcej ludzi było wolnych. I jeżeli uważam, że wolność nie jest naturalnym stanem, że trzeba tą wolność budować, to musimy przede wszystkim u dzieciach zacząć. I to jest, wiem, kontrintuicyjnie, tak się nie myśli. Jeżeli myślimy się o dzieciach, to tu, i jeżeli myślimy o wolności, to tam. Ale mi się wydaje, że rzeczy są integralnie związane ze sobą i że nasz problemy teoretyczne i też praktyczne z wolnością właśnie pochodzą stąd, że dzieci są wykluczane. Mm-hmm. Tak jak mówiłeś o tym, to sobie uświadomiłem raz, że istnieje jakiś związek ponownie tego, o czym mówisz, z poezją, w takim sensie, że myśląc teraz o na przykład Czesławie Miłoszu, jego siłą poetycką do końca życia było to, że potrafił zachować dziecko w sobie, być mu wierny, czy przynajmniej pytać się, na ile potrafi jemu być wierny, ale ten głos dziecka istniał dlatego, że on się pojawił właśnie suwerennie, pojawił się wbrew liczbie zbiorowej, człowiekowi zbiorowemu, jako coś osobnego, coś, co stało się jego imieniem na życie, prawda? Czy tych dorosłych, których tu widział na ganku w Krasnogródzie, patrzył z dystansu na nich ten młodziak krasnogródzki, miał wtedy 16 lat i sobie powtarzał, nie będę taki jak wy. To znaczy to, że wy oczekujecie do mnie i mówicie, młodziak, poczekaj jeszcze parę lat, a staniesz się taki jak ja, jak my, przepraszam. Przyznasz nam rację, zrezygnujesz z marzeń, staniesz się życiowym konformistą i tak dalej, to ta jego przysięga, że nie, była właśnie takim głosem autonomicznym, suwerennym głosem dziecka, któremu starał się być wierny. I myślę też, że teraz już nawiązuję do rozmowy, którą będziemy mieli wkrótce z Ireną Grudzińską-Gross o Miłoszu i długim cieniu wojny. Ten jego sposób, w jaki on się zachował podczas wojny, wobec Powstania Warszawskiego, wobec jakby tej zbiorowej konieczności bycia na barykadzie i chwycenia za broń, że u niego pojawił się taki autonomiczny, suwerenny głos,
wtedy, którego potrafił obronić, że to też ma coś wspólnego właśnie z tym suwerennym dzieckiem, o którym tutaj mówisz. Kolejna rzecz, którą przywoływałeś, i to teraz mnie zastanawia w kontekście, być może się troszkę sytuacja zmieniła, ale my żeśmy poszukiwali wolności, bycia wolnym też w ruchliwości, otwartych granicach, spotykaniu innych kultur, otwierania się na świat inny od naszego. Pandemia troszkę nas zatrzymuje w miejscu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt powierzchownie, ale czy chcecie zapytać, jak odczytujesz lekcję pandemii? Wiesz, tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, dżumy i tak dalej. Być może to nie ma nic wspólnego z ruchliwością, tak jak ją rozumieć, a być może ma. A być może, co nam mówi sytuacja dżumy, w której się znaleźliśmy wobec tej nowej formy wolności, którą powinniśmy poszukiwać? Okay. To najpierw chcę wrócić króciutko do tych dzieci, bo są w polskiej literaturze są różne warianty właśnie tego, to dziecko w sobie. To jak mówiłeś, to myślałem sobie o Gombrowiczu, co ma całkiem inny model tego. Ale ja tak bardzo, bo mi się wydaje, że u dzieci jest zjawisko potrzebne, bo w mojej koncepcji wolność potrzebuje cały czas kombinacji. Wolność nie jest tak jak w naszych amerykańskich filmach, gdzie jest bohater i on jest wolny, i on jest silny i w kluczowym momencie to on uswobodzi wszystkim dramatyczną swoją działalnością. To jest fajne w filmach i też w polskich muzeach funkcjonuje, ale wolność nie jest taka. Wolność to jest potrzeba ciągłych wyborów między wartościami. Ale żeby to zrobić, trzeba być dojrzały, to znaczy w sensie rozumienia, że są te wybory. Ale też poniekąd trzeba być dzieckiem. W sensie, że wierzysz tak naprawdę w tej wartości, że te wartości są absolutne, teraz cytując Kołakowskiego. Bo dla Kołakowskiego dylemat wolności polegał na tym, że wartości są wszystkie absolutne. I w tym słowie absolutne kryje się właśnie taka dziecina wiara. Że w ogóle cokolwiek jest absolutne, a żeby w to tak naprawdę całym sercem, całą duszą wierzyć, to jednak mi się wydaje potrzebne jest trochę tego dziecka. Więc mi się wydaje, że kluczowy przykład właśnie takich kompromisów, które są potrzebne do wolności, jest właśnie taki kompromis wychowanie się, że trzeba jest taka wiara, że wartości są realnymi, są absolutnymi, ale w kombinacji z taką zdolnością kombinacji szukania kompromisów. I więc ci starsi, którzy do miłości mówili, będziesz jak my, to oni mieli na myśli właściwie brak wartości i tylko kompromis. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba są kompromisy, ale potrzebne są kompromisy, ale też potrzebne są wartości. Więc to dziecko jest jak najbardziej obecne. Tak. Ładnie powiedziałeś o miłoszu do miłości. Aha. I jeszcze chciałem dodać, ta suwerenność jest organicznie związana z tą nieprzewidywalnością, że właśnie suwerenna osoba jest nieprzewidywalna i niesuwerenna osoba jest przewidywalna, bo jeżeli jesteś suwerenny,
to jesteś w stanie wybierać w sposób nieprzerwany pośród własnych wartości. Więc suwerenność i nieprzerwalność są jak najbardziej ze sobą związane. Jeżeli chodzi szczerze mówiąc, ten rok albo już półtora roku, dwa lata, mnie właściwie potwierdziło we wszystkich swoich przekonaniach, bo widziałem, jak trudno tym dzieciom jest przy komputerach. Widziałem statystykę, że właściwie i oczywiście to nie jest popularne to stwierdzenie, niestety jest trafne, że posadzić dziecko przed komputerem jest właściwie to samo, co wysłać dziecko na wakacje. Czyli uczą się w zasadzie prawie nic. Co nie jest popularne oczywiście wśród rodziców, bo chcemy, żeby był sposób, ażeby dzieci były jednak w domu, ale prawie przez cały rok, niezależnie od tego, oni właściwie niczego nie uczy. Przepraszam, że tak jest. Wiem, że to jest smutne, ale i wiem, że są dobre szkoły, są wyjątki i tak dalej, ale statystycznie rzecz biorąc, dzieci przez rok nic nie uczyły przed tymi ekranami. Nic. Rok stracony, zgubiony. I nie tylko to, były smutne i depresja panowała. I to są fakty. Więc po prostu ta doświadczenie mnie potwierdziło w swoim przekonaniu, że wychowanie, wykształcenie muszą być jak najbardziej ludzkie. Pierwszą rzecz, która pandemia mi dała, było właśnie sformułowanie solidarity i solitude, osamotnienia i solidarność, że jest taka dialektyka między osamotnieniem i solidarnością, że możemy być osamotnieni, ale od pewnego momentu potrzebujemy jednak solidarności, że są granice, nawet ci z nas, którzy lubią być samotni, że jest pewien próg. I poza tym progiem to potrzebuje jednak solidarności. Właśnie to sformułowanie, które pojawia się w książeczce, to właśnie dostałem od pandemii. I twoja reakcja na to wtedy jest zarówno wściekłość, jak i empatia, którą wyczytuję w tej książeczce o chorobie, czyli reagujesz na tą sytuację i jakby pozwalasz i nawet dostrzegasz w tym siłę, że masz prawo do wściekłości, masz prawo do buntu, masz, właściwie to cię ratuje w jakimś sensie, że uwalnia się z ciebie bunt, że nie tłumisz tej wściekłości, że znajdujesz dla niej ujście, bo walczysz, a z drugiej strony, no, gdyby to samo pozostało, stałoby się destrukcyjne, natomiast równocześnie to, co byśmy uznawali za sprzeczne w sobie, równocześnie z tym pojawia się empatia, pojawia się jakiś rodzaj czułości, wyrozumienia wobec ludzi, ich słabości, całego twojego otoczenia, że jeżeli ta wściekłość nie zostanie skonfrontowana właśnie z taką potrzebą empatii, staje się tylko destrukcyjna. Ale to jest dosyć trudne do połączenia. My mamy wiele dowodów na to, że uwalnia się z nas wściekłość, budujemy nowe barykady, tworzymy nowe plemiona, hejtujemy, piętnujemy słabości innych i tak dalej, i tak dalej. Coraz mniej wydaje się miejsca, przestrzeni, w której możemy uwolnić empatię, taką zwłaszcza no, cichą, codzienną, prawda, nienagłaśnianą jakąś wielką akcją charytatywną, prawda, bo to też jest jakieś ujście, ale wydaje mi się, że brakuje, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że raz w roku weźmiemy udział w wielkiej akcji charytatywnej, że chodzi o to, żeby ta empatia była na co dzień. Ona wtedy musi konfrontować nasze słabości, a bardziej niż przenosić je na innych. Jak można połączyć właśnie w tej sferze, wiesz, sferę wściekłości, buntu z empatią, z byciem czułym wobec innych? Mm-hmm.
No to jest dobre pytanie, trafne, a dotyczące właściwie całej dyskusji, bo o to chodzi, żeby jakoś zjednoczyć te sprzeczności, bo wartości są ze sobą po prostu sprzeczne. Tak jest. Nie mogą być jednocześnie wściekły na świat, choć ta wściekłość mi dużo pomagała. I jednocześnie empatycznie wobec. To się po prostu nie da. Przez suwerenność mam na myśli powstawania takiego mnie, który jest w stanie myśleć o tych dwóch odruchach i o dwóch albo o trzech wartości jednocześnie. Że właśnie ten ja, który jest wolny, jest ten, który jest w stanie myśleć o tej wściekłości, o tej empatii jednocześnie. Czy ja mam ciekawe konkluzje, tego nie wiem, ale że jestem w stanie rozumieć, że było to i było to i jakoś trzeba zjednoczyć, jakoś trzeba myśleć. Więc jeśli chodzi o wściekłość, to może dotyczy nas powróci do poprzedniego pytania o ciele. Bo ta wściekłość tak jak empatia, to trudno mi teraz być pewny, ale to była jednak reakcja neurologiczna, chemiczna. W wypadku wściekłości na pewno chodziło o adrenalin. Ale to było moje ciało, które do mnie mówiło, że to jest jednak coś poważne, bo nawet jak byłem na granicy, na krawędzi śmierci, myślało mi się, że jednak to nie jest takie poważne, że to jest taki żart, to minie. I jednak moje ciało wiedziało lepiej i miało w sobie właśnie takie zasoby, takie gorące zasoby wściekłości. I to było potrzebne, w każdym razie tak się wydawało. Jeśli chodzi o empatię, to akurat i to wiem, że to dotyczy też często niestety ludzkich przeżyć w Polsce, a okazuje się, że nie da się być pacjentem bez właśnie takiego konkretnego ludzkiego kontaktu z kimś, z lekarzem, z kimś. I tego kontaktu może zabraknąć w momencie jak najbardziej krytycznym, jak mi brakowało. Ale nie wchodząc do wszystkich przyczyn tego, chciałem dać pozytywny przykład z tego samego czasu właściwie. Więc pierwszą rzecz, którą robiłem, nie dosłownie pierwszą, ale pierwszą rzecz publiczną, którą robiłem, wysiadłszy ze szpitalu, było uczestnictwo w manifestacji, w proteście Black Lives Matter. I to dla mnie jest bardzo pozytywny przykład tej empatii, bo i to jest bardzo dobry moment właśnie taki dobrej, fajnej, pięknej Ameryki jednak, gdzie ludzie byli w stanie odczuć empatię do tego człowieka, który umrzał i który woła o matkę, tak? Że można było rozumieć rasizm w taki sposób, według tego strasznego, oczywiście tego strasznego momentu ostatniego, tego jednego człowieka. I to nie było niestety, nie było koniecznie widoczne z daleka, wiem, ale to były największe protesty w historii Stanów Zjednoczonych w ogóle. I większość uczestników tak naprawdę było białych, to było biały i nie czarny. I tego nie widać, tak? To z daleka to były wszyscy czarni, oni zniszczyli nasze miasta i tak dalej. To oczywiście się nie wydarzyło. Tak nie było. To były największe protesty w historii Stanów Zjednoczonych i w większości to byli biali. I dzięki właśnie empatii, dzięki tej możliwości konkretnego
utożsamienia się z konkretnym człowiekiem. I widać teraz, jak to się zmienia, jak sprawy stają się abstrakcyjne. Bo teraz, i na pewno to się nie da śledzić z Polski, ale teraz mówi się o naszej pedagogii szkolnej, że tam jest za dużo o tych czarnych, że właściwie musi być tak, ażeby nie rozróżniali doświadczenia białych od czarnych i tak dalej. I to wszystko zmierza ku temu, ażeby jednak biali rozumieli, że oni są ofiarami. Tak, o to chodzi. Więc to jest taki świadomy ruch, żeby ludzi oddzielić od swoich ruchów empatycznych poprzednich. Ale chodzi mi o tą ruchliwość, bo co to jest protest? Ta obecna polityka szkolna to jest abstrakcja. I to nie dotyczy właściwie żadnych tam ludzkich doświadczeń. To jest zrobione przez internet. Ale to Black Lives Matter to było doświadczenie osobiste, cielesne. To znaczy, byłeś tam albo nie. To jest przykład, w moim przekonaniu, ruchliwości. A że nawet jeżeli protest może, być może się nie uda, ale fakt, że byłeś albo nie byłeś, ma konsekwencje dla siebie, dla ciebie jako dla wolnej osoby. Czyli tak jak wcześniej mówiliśmy o rękodziele, o tworzeniu przez siebie samych, stwarzaniu rzeczy, tak tutaj chodzi o żywą obecność, o fizyczną obecność czy zaangażowanie się w realu. I ostatnia rzecz, zanim Państwu, czy zaproszę Państwa do rozmowy, ostatnie pytanie czy odniesienie, Timie, do tej idei prawdy, prawda, która może się wydawać o tyle trudna, że wracamy do pytania, czym jest prawda, prawda, i klasycznego. Czy jeżeli ustanawiasz to nowe rozumienie wolności na fundamencie prawdy, to co to tak naprawdę znaczy? Czy to nie jest zbyt idealistyczne? Czy nie jest może zbyt absolutystyczne w takim sensie, że pretenduje do posiadania prawdy, prawda? Czy co wydawało nam się zawsze raczej ograniczeniem wolności niż jej uwolnieniem. Jak ty rozumiesz ideę prawdy w odniesieniu do nowego rozumienia wolności? Nie chcę, więc prawdę mówiąc, Adam Zagajewski przede mną pisał o osamotnieniu i solidarności. I to jest chyba przykład tego, jaki wpływ ma jednak nieświadomie poezja. Bo czytałem ten wiersz Zagajewskiego chyba, kiedy to było, Irena? W latach 80. Książka, tak. Tak, czytałem to chyba w tłumaczeniu przed tym, jak nawet znałem język polski. Więc to jest chyba przykład tego, jak poezja w nas wpływa. I to jest prawda, że jest taka książka. Więc mi się wydaje, że prawda nie musi być taka kontrowersyjna. Jest prawda, że był Zagajewski, jest prawda, że była taka książka, jest prawda, że czytałem tą książkę. I być może nawet jest prawda, że ta wpływała na mnie. Mi się wydaje, że ta prawda nie jest, że część przynajmniej kontrowersji o prawdy jest sztuczna. Że możemy, i to jest mój pierwszy punkt, możemy budować prawdę właściwie organicznie z gruntu, tak? Na podstawie tych rzeczy, które są jednak jasne, na podstawie tych małych prawd. W mojej rozmowie z Tonym Juttem, to myśmy rozróżniali małe od dużych prawd. I można zacząć od tych małych i budować może do średnich. I po drugie, te prawdy są związane z instytucjami. Nasze
nasze zdolności indywidualne nie tu wystarczą. Musimy mieć prasę lokalną. Musimy mieć bardzo dużo, znacznie więcej niż mamy reporterów. Nie ludzi, którzy coś tam piszą, ale ludzi, którzy mają taki zawód, że szukają tych faktów przede wszystkim miejscowych, lokalnych. Bo jak tego brak, jest prosta droga do niewolności. Bo jak tego brak, jak tego miejsca, jak tego lokalnej, jak tej lokalnej prawdy nie ma, to ludzie po prostu nie ufają mediom, tak zwanym mediom, bo nie mają kontaktu z żadnym reporterem. I jest próżnia. I ta próżnia się bardzo szybko wypełni fikcją internetową i też nie fikcja, ale wiadomości narodowe. Wiadomości narodowe są zbyt ważne w naszym życiu codziennym. Bo w Stanach już doszło do tego, że nie można mieć spotkanie miejscowych administratorów szkolnych, bo od razu jest jakaś polemika o czymś tam w Waszyngtonie. I to jest absurdalne. To musimy być w stanie porozmawiać o naszych szkołach na poziomie naszego życia. Trzeci punkt. Ja się nie wstydzę mówić, że prawda jest ludzką wartością. Jest ludzką wartością. To znaczy, może nie jestem w stanie mówić do końca. I też, you know, Kołakowski też nie był w stanie, tak? I jeśli Kołakowski, to nie ja. Nie jestem w stanie absolutnie określić, co to jest prawda, ale że to jest wartość, oczywiście. I to już ma swoje znaczenie, bo też nie jestem w stanie określić do końca miłość. Ale że miłość jest, chyba być może niektórzy tam wątpią, ale wartości niekoniecznie dadzą się specyficznie do końca określać, nie? Ale jednak są wartościami. Więc ja jestem, jak Marcin Król bardzo pięknie za Kołakowskim pisał, to jest horyzont. To jest horyzont i możemy biec ku horyzontowi. I fakt, że nie dosięgnamy tego horyzontu, wcale nie znaczy, że horyzontu nie ma. I wcale nie znaczy, że ten wyścig, że ta próba nie ma znaczenia. Co było tu jeszcze? Praktycznie rzecz biorąc, te fakty są nam potrzebne do działalności, bo bez faktów nie ma społeczeństwa obywatelskiego. A potrzebne są fakty, żebyśmy mogli razem w jakiejś sprawie działać. Fakty są potrzebne też dla samej obrony, bo w naszym świecie coraz bardziej oligarchizowany, jeżeli tylko obrazy się liczą, to oligarchowie zawsze wygrają, bo ich spektakl jest zawsze lepszy niż mój i niż wasz. Ale jeżeli fakty mają jakieś znaczenie, to wcale nie znaczy, że wygrywamy przeciwko oligarchom, ale znaczy, że przynajmniej mamy punkt, gdzie można zacząć. Jeżeli nie ma faktów, to nie mogę mówić na przykład, że kilkaset ludzi w Stanach ma tyle bogactwa, co połowa ludności. Co jest faktem. Więc jak mówiłeś przed tym, że Stany to są bogatym krajem, jeżeli my wycinamy kilkuset ludzi, to już nie jesteśmy takim bogatym. Tak? I ci ludzie właściwie nie mają znaczenia, bo mają być absolutnie rzecz biorąc właściwie negatywne znaczenie. Więc tak naprawdę nie jesteśmy, jeżeli kilkaset ludzi posiada tyle bogactwa, co połowa kraju, nie jesteśmy tak naprawdę, bo ci ludzie nie mają znaczenia, liczebnie nie mają znaczenia, ale to jest fakt, więc to jest przykład fakt, więc nie możemy, jeżeli takich rzeczy nie wiemy, nie możemy się bronić. Nie możemy się bronić. Więc fakty, prawda jest wartością ludzką.
i fakty są nam potrzebne do innych rzeczy. Między innymi są potrzebne do wychowania. Że fakt, bo fakt też jest nieprzewidywalny. Fakty stanowią niespodzianki tak naprawdę. Nie każda niespodzianka jest faktem, ale prawie każdy fakt jest niespodzianką tak naprawdę. Nie jest to, co oczekujemy. Fakty są i właśnie dlatego, że fakty są nieprzewidywalne, jeżeli jesteśmy otwarci na fakty, to staniemy się sami bardziej nieprzewidywalnymi. Bardzo proszę. Teraz jest ten czas, żebyście Państwo się włączyli do tej rozmowy. Jest tutaj mikrofon i bardzo proszę o pytania, Wasze refleksje do Timothy Snydera. Bardzo proszę. Ja chciałbym zadać pytanie, jeżeli można. Można prosić o przedstawienie się? Tomek Furman, jedno krótkie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć i chciałbym prosić pana profesora, żeby udzielił odpowiedzi na pytanie, na co choruje świat? Więc w pierwszym rzędzie mi się wydaje, że świat choruje na nierówność, nawiązując do tego, co właśnie powiedziałem. Bo to, co powiedziałem o Stanach, dotyczy niestety cały świat, że jest kilkaset ludzi, którzy mają tyle bogactwa, co połowa świata. I w takiej sytuacji, po prostu to nasza czysta estetyka etyki wymaga tam jakąś reakcję, nie? Że kilkaset ludzi posiada tyle, co połowa świata. Ale poza tym jest problem, że jeżeli jest taka nierówność i bardzo dużo ciekawych myślicieli już o tym pisali, jak na przykład Orwell, albo wcale niekoniecznie z lewicy Orwell, Raymond Aron, że o ile jest skrajna nierówność, rozmowa jest niemożliwa, bo ludzie zaczynają możliwe rozmowy z tak różnych punktów widzenia, że właściwie nie dzielą tym samym światem. I to jest jednak gorsze, bo jest dzięki tej nierówności jest bardzo świadoma perwersja rozmowy. Jak na przykład, wracając do faktów, bardzo konkretnie, w sprawie globalnego ocieplenia. Jest jeden facet w moim kraju, który miał brata, ale brat umarł, więc jest tylko jeden, który wydaje stówki milionów na to, ażebyśmy nie wierzyli w globalne ocieplenie. I jego interesy w tym są bardzo jasne. On ma miliardy dolarów, jest oligarchą właśnie od paliwa i mieszka w Kansas. Więc oceany mogą jednak. I on jest na Kansasie i ma miliardy. Więc to jest perwersja takiej strasznej rangi, mi się wydaje, więc nierówność. I po drugie, bo choć pytanie było zwięzłe, chyba pan się nie liczy z tym, że odpowiedź będzie aż tak zwięzła, choruje na brak wolności i demokracji. Demokracja się wycofuje i obiektywnie się wycofuje z krajów, ale też wewnątrz krajów, które są uważane za demokratyczne, tak jak moje. My mamy u siebie taki ranking demokracji zrobiony przez organizację pozarządową, ale jednak bardzo amerykańską, Freedom House, który ranguje kraje według naszych kryteriów, bardzo amerykańskich, więc nie ma tam żadnych praw społecznych.
I nawet według takiego rankingu jesteśmy teraz w 50. miejscu, co nie jest dla nas przyjemna wiadomość, więc ignorujemy naturalnie. Ale właśnie to wycofanie, możemy to jakoś mierzyć, to wycofanie się demokracji. To zredukowanie wolności albo to powstanie niewolności trudno mierzyć. Ale dla mnie to jest największy problem, bo dla mnie, bo ja uważam, i więc to jest mój, jak Krzysztof na początku mówił, to jest moja nowa postawa, że otwarcie o wartościach teraz mówię od 3 lat. Ale dla mnie wolność jest najwyższą wartością i więc sama w sobie ta sprawa jest dla mnie bardzo smutna, że wolność się wycofuje, ale też mi się wydaje, że wolność jest związana z naszym przeżyciem. Że jeżeli nie mamy, że będziemy przeżywać ten nasz kryzys ekologiczny i dalsze kryzysy albo jako wolni ludzi, albo w ogóle nie będziemy przeżywać. Takie mam wrażenie. Więc no, nierówność, wolność, braterstwo jakoś tam niżej. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Proszę bardzo. Barbara Imiałczyk, kiedy zastanawiał się Pan nad tym, czym człowiek różni się od maszyny, to ja pomyślałam o emocjach, że człowiek jest, tak, emocja jest, znaczy maszyna jest bez emocji. I pomyślałam również o tym, że nie doceniamy w naszych relacjach i w naszym życiu społecznym właśnie emocji w procesie wychowania, w procesie nauczania, w życiu społecznym, w komunikacji, za mało bierzemy to pod uwagę. Tak jakbyśmy starali się całą tą bardzo ważną dla człowieka, cały ten bardzo ważny obszar dla człowieka odsunąć, tak, bo on wydaje nam się czymś czasami niewłaściwym, czasami zbyt dużym bagażem, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Ale może właśnie niewłaściwe jest tutaj najlepszym słowem, które potrafię znaleźć. Że w naszym życiu emocje w bardzo wielu obszarach stają się niewłaściwe, podczas kiedy tak naprawdę człowiek bez emocji nie potrafi żyć, ani nie potrafi nawiązać relacji z drugim człowiekiem czy ze światem. To tylko taka uwaga. Dziękuję. Mhm. Tak, no, zupełnie się zgadzając z tym, chciałbym może dodać, że problem podobny jest sztuczne organizowanie emocji, bo są obecnie emocje przewidywalne. Emocje polaryzujące, emocje, które są przewidywalne reakcje. I choć pani absolutnie ma rację, że maszyna nie odczuwa emocje, maszyna bardzo skutecznie zapisuje nie nasze emocje, bo oczywiście nie rozumie emocji, ale zapisuje nasze reakcje, jak szybko reagujemy, ile czasu poświęcamy temu zwrotowi czy tamtemu i na podstawie tych danych maszyna jest w stanie celować właściwie zwykle w naszych negatywnych emocjach, nasze najprostsze, czyli strach przede wszystkim, lęk. Więc ja bym to może trochę inaczej formułował, że te przewidywalne polityczne, polaryzujące emocje teraz zajmują coraz więcej miejsca i zabierają miejsca tym codziennym ludzkim emocjom. Ale tak, ja się oczywiście zgadzam. Bardzo proszę, kto jeszcze?
Pan Grzegorz, bardzo proszę. Mhm. Krótko, bo chłodno się zrobiło. Panie profesorze, wspomniał pan i panie Krzysztofie, padło takie stwierdzenie. Dziecko nie dorosło, czy jest niedojrzałe, żeby odebrać właściwie nasz świat. Przepraszam, bliżej, dobrze. Wspomniał pan w tym momencie o ograniczeniu jego wyboru. Pytanie krótkie. Czy cenzura może uratować wolność? Więc ja na to patrzę zupełnie, więc nie wiem do końca, jak pan na to patrzy, ale ja patrzę na to w taki sposób, że oczywiście cenzura zła jest, ale może nie jest naszym największym problemem, jeśli chodzi o fakty. Mi się wydaje, że naszym istotnym problemem dotyczy produkcją faktów, że założenie mamy takie niewłaściwe, że fakty są jakby tam immanentne i ewidentne na świecie. Że chodzi o to, żeby wykształcić człowieka, żeby dostrzegał fakty i fakty już są. I tak mi się nie wydaje. I tak mi się nie wydaje, bo patrzyłem na to, jak znikały miejscowe wiadomości rosyjskie i jaki to miał wpływ na rosyjską politykę. I wtedy patrzyłem na to, jak znikały amerykańskie miejscowe media i na jaki wpływ to miał na naszą politykę. Więc oczywiście cenzura złą rzeczą jest, ale mi się wydaje, że musimy całą naszą dyskusją o swobodzie słowa inaczej rozpocząć. Od produkcji faktów i też o wychowaniu ludzi, którzy są w stanie, którzy są przygotowani na nowość i na nieprzerwalność. Bo w książce, to jest problem właściwie bardzo amerykański, że mówimy na przykład o cenzurze, jeżeli Donald Trump na przykład nie ma dostępu do danej, do Facebooka. Ale dla mnie, no tak, to jest jakaś tam cenzura, może, no, ale czy to jest sedno sprawy, że jakiś tam bardzo bogaty facet nie może sięgać teraz do 40 milionów zamiast do 50 milionów. Nie, to mi się wydaje, że to nie jest sedno sprawy. Że sedno sprawy jest, jak wychować pokolenie, ażeby każdy młody obywatel mógł sam dla siebie mówić, mógł mieć dostęp do faktów, ażeby mógł wyrobić swoją własną opinię. Bo tak jak z wolnością w ogóle, to też w tej sprawie konkretnej jest taka ironiczna prawda, że choć wolność jest indywidualną sprawą, musimy zbiorowo stworzyć warunki, które pozwalają ludziom, młodym ludziom przede wszystkim, stać się wolnymi. I tak jest też z prawdą. Oczywiście jestem przeciwko cenzurze i tak dalej, ale jeżeli mówimy o internecie, problem w internecie nie jest cenzura. Problem w internecie jest organizacja całości. Bo jak pan wchodzi do Facebooku, czy pan naprawdę jest wolny? Bo jak pan wchodzi do Facebooku, czy ma pan opcję? Bo powinna być taka opcja. Ja chcę czytać przede wszystkim dziennikarstwa. Nie ma takiego opcja. Ja chcę czytać przede wszystkim fakty znalezione przez ludzi. Nie ma takiej opcji, więc nie jest pan wolny. I nie mówi się o tym jako o cenzurze, ale to się leży w samej strukturze tego aparatu. Więc mi chodzi o to,
żeby przeorganizować to wszystko, żeby przeorganizować społeczne media, żeby myśleć na nowo o tym, co to znaczy swoboda. Bo ja nawet ja nie lubię już formulacją swoboda słowa. Bo mi się wydaje, że słowa... Wolność słowa. Bo mi się wydaje, że nie ma wolności słowa. Akurat taki cytat, który bez kontekstu teraz mnie będzie przeszkadzało. Ale nie ma, bo słowa właściwie nie są wolne. My jesteśmy wolni, albo ewentualnie nie. Słowa właściwie nie są, tak jak ręki nie są wolne. My jesteśmy ewentualnie wolni i jesteśmy wolni między innymi tym, że jesteśmy w stanie operować tymi słowami. Więc chodzi przede wszystkim o człowieka. Więc w książce używam formułację free speakers, wolni mówcy. Próbuję nie mówić o wolności słowa, a próbuję mówić o człowieku, który jest wolny. O człowieka, który jest w stanie mówić w sposób wolny. Tak, w sposób wolny. Nie wiem, jak to by było po polsku. Bo ja myślę, że za tym pytaniem pana Grzegorza kryło się też takie rozumienie wolności, że wolność polega na zniesieniu barier, prawda, które często nam towarzyszyło. Rozumieliśmy, że są systemy, z którego wyrośliśmy, na przykład komunizm i tak dalej, który stawiał bariery. W związku z tym obalamy te bariery, wychodzimy z tego świata i stajemy się wolni, co okazało się pozorem. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym Tim wchodzi właśnie ze swoim innym rozumieniem wolności, prawda, że już odchodzimy od tego rozumienia wolności jako zniesienia barier, bo ono jeszcze nam nie załatwia wszystkiego. To jest jak najbardziej koniecznie, ale nie jest wystarczające. Tak. I to jest lekcja rewolucji francuskiej, ale też jest to jest lekcja rewolucji 89 roku, że konieczne jest zniszczenie tych barier, ale tylko i wyłącznie dlatego, że my jesteśmy stworzeniami, którzy potrzebujemy wolności. Więc to jest warunek konieczny, ale nie wystarczający. Właściwie te bariery, więzienie nie ma znaczenia, jeżeli nie ma tam ludzi. Te bariery same w sobie nie mają znaczenia. Bariery mają znaczenie, bo bariery nam przeciwstawiają. I to jest bardzo prosta rzecz, ale jest tak, że tej bariery nie ma negatywnej wolności. No nie ma negatywnej wolności. Negatywna wolność jest tylko i wyłącznie ważna, bo nam pozwala na pozytywną wolność. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Zmierzamy już do końca, jeszcze tam głos. Pytanie. Aleksander Smoleński jestem. Mnie zainteresowało, jak również przedmówca, tego przykładu trzyletniego dziecka, kiedy rodzic ułatwia rozwijania wartości, wolności u dziecka. I też zastanawiałem się nad, co pan wspomniał o stworzeniu środowisku, że ułatwia nam wolności. I zastanawiam się, jak pan ocenia wolność i inne wartości, ponieważ jak w przykładzie u tego dziecka, to nasze otoczenie, nasze środowisko, jak te rodzice, mają kluczowy wpływ na naszą naturę. I do pewnego stopnia w ludzkiej kondycji nie ma tej wolności, bo nasze otoczenie decydują naszą naturę. I czy ta wolność nie jest po prostu, żeby rozwijać inne dobre wartości, na przykład prawdę, o której pan wspomniał, czy również empatię również. Okej, więc mi się wydaje, to dzieciństwo jest tu akurat bardzo ważne. Bo dzieciństwo to jest taki moment, kiedy rozwijamy, albo ewentualnie nie, zdolności, które nam pozwalają na to,
żeby osądzać, żeby osądzać, żeby ewaluować to otoczenie. Tak? Więc ma Pan absolutnie rację, że jest otoczenie i są jednak teraz, jesteśmy jednak teraz my. I gdzieś tam jest jakaś granica, albo pogranicze ewentualnie, akurat pogranicze między tym otoczeniem i nami. I gdzie to jest? Wolność polega na tym, że jesteśmy w stanie przekroczyć. Jesteśmy w stanie, jak to otoczenie do nas dochodzi, jesteśmy w stanie jakoś to ewaluować, jakoś o tym myśleć, że to nie jest otoczenie jakby czarno-białe, obiektywne, takie same dla Pana, tak i dla mnie, bo nie jest. Bo ta rozmowa jest otoczeniem, jednak ta rozmowa nie jest samo, nie jest to samą rzeczą dla Pana, tak jak dla mnie, albo dla reszty Państwa. Więc to pogranicze nam pozwala na to, żeby myśleć sobie o to otoczeniu i też nam pozwala na to, na reagowanie. Więc Pan jednak wybrał sobie, że Pan zada pytanie. I Pan wybrał sobie, jakie będą te słowa w tym pytaniu. I może nie do końca miał Pan kontrolę i może, może Pan się trochę wahał i może Pan nie jest absolutnie suwerenny, bo żaden z nas nie jest. Ale jednak Pan był w stanie wybrać to pytanie i zadawać to pytanie. Więc mi się wydaje, że właśnie, że Pańskie pytanie dotarło do bardzo ważnego momentu naszej dyskusji, bo jest otoczenie i jesteśmy my. Ale my nie jesteśmy w stanie zdeterminować to otoczenie. Jesteśmy jednak w stanie rozumieć to otoczenie. I wracając jeszcze raz do tego wykształcenia i wychowania, to jest dla mnie bardzo ważne. I w tym sensie nie jestem razem z tymi, teraz jestem z konserwatystami, którzy mówią, że jednak nauka, jednak jest rzeczywisty świat. Dla mnie jednak rozumienie tego rzeczywistego świata, tego otoczenia jest potrzebne na wolność. Potrzebne, bo im mniej rozumiemy na przykład globalne ocieplenie, im mniej rozumiemy na przykład nierówność, im mniej rozumiemy społeczne media, tym mniej jesteśmy w stanie działać na to otoczenie. Więc jest wolność, jest tu pewna interakcja. Im bardziej rozumiemy to otoczenie, które jest rzeczywiste, realne, im bardziej rozumiemy i im bardziej mamy zdolności, żeby osądzić, żeby mówić to tak, a to nie. Lubię to, nie lubię to. To jest dla mnie wartościowe, to nie. Im bardziej rozumiemy, im bardziej jesteśmy w stanie wartościować, tym bardziej jesteśmy wolni. Więc właśnie o to chodzi. To jest stare, klasyczne, tradycyjne pytanie, otoczenie i my. I to, co ja chcę dodać, to jest to, co rozumiemy teraz o dzieciach i o wychowaniu. Bo mi się wydaje, że to jest ważny brak. Że o ile ja wiem, jest tego obecne na przykład u niektórych feministek, ale właściwie w głównym nurcie tego nie ma, że dzieci są ważne, że ten etap życia być może jest najważniejszym etapem dla wolności. Ja tego póki co nie czytałem i mi się wydaje, że akurat jest tak, że akurat jest tak. I jeżeli tak jest, to powinniśmy właśnie się skupić nie tylko naszą uwagą, ale też nasze pieniądze i naszą polityką akurat na ten etap życia. I przy okazji, ma pan rację, chyba pan to sugerował, że nie każde wychowanie jest dobre. Nie każde wychowanie jest dobre. Nie wszyscy rodzice są dobrymi rodzicami. Nie każda szkoła jest dobra. Ale o ile wiemy, jakie warunki są potrzebne dla rozwinięcia zdolności, które są potrzebne do wolności. O ile o tej sprawie już coś wiemy, powinniśmy, i to jest mój argument, powinniśmy to stosować do tego, co mówimy o wolności. Drodzy Państwo, myślę, że będziemy kończyli to spotkanie. Chcę bardzo podziękować
za to, że dokonaliście takiego wyboru, że jesteście tutaj, a nie przy ekranach, że potrzebowaliśmy tej wspólnej przestrzeni, wspólnej dla rozmowy o wolności. Kiedyś mi się kojarzyła wolność z ucieczką od ludzi, z byciem osobno. To, co praktykujemy tutaj, to jest odnajdywanie, odradzanie wolności pośród ludzi, co wydaje mi się też bardzo ważnym aspektem, że nie ma wolności, mówiliśmy, bez solidarności, ale nie ma bez współobecności, bez wolności jako abstrakcyjna, sama wartość i cnota, bez udzielania jej innym ludziom właściwie staje się zniewoleniem też, czy staje się pustą abstrakcją i sami najlepiej zaświadczamy temu tą obecnością. I padło tutaj wiele ważnych, myślę, dla nas drogowskazów na tej wolności. Jesteśmy, drodzy Państwo, na drodze ku wolności. Odchodzimy od drogi do niewolności i każda rozmowa, która zmienia ten kierunek, która z wolności negatywnej próbuje budować pozytywną konstrukcję, i to jest praca Timothy Snydera, której jesteśmy świadkami, i tego, jak się rozwija jego refleksja w tą stronę, jakie będą książki, jakie były, że jest w tym miejsce na poezję, na szaleństwo poezji, która pozwala, pomaga nam być nieprzewidywalnymi, pozwala ocalać dziecko w nas, iść pod prąd, nie być poddany jakby wielkiej liczbie i innym rzeczom, że pojawia się ten rodzaj nieprzewidywalności działań, czy świadomości, że powinniśmy starać się tacy być, bo maszyna chce naszej przewidywalności i potrafi sobie już z tym poradzić, że to jest jakaś nowa. Kiedyś rozumieliśmy wolność, nie wiem, jako przestrzeń ekspansji, prawda? Byliśmy wolni, bo mieliśmy przestrzeń do zagospodarowania, do zdobycia, do podbicia. Wolny był Zachód w Stanach Zjednoczonych, wolne były przestrzenie niezagospodarowane i to nam dało siłę ekspansji, prawda? I tak czasami rozumieliśmy wolność, już nie mówiąc o podboju środowiska, ujarzmianiu go i tak dalej. Jesteśmy zupełnie w innym dzisiaj świecie. Jesteśmy na zupełnie innej drodze. Dlatego tak anachroniczne stają się ten stary język mówienia o wolności. I to, że wkładamy do tego dziecko, edukację, zdrowie, ciało nasze, to są wszystko nowe kategorie, myślę, nowe pojęcia, które stają się nierozerwalne z tą drogą ku wolności. I za to bardzo pięknie profesorowi Timothy Snyderowi dziękuję. Dziękuję bardzo, że byłeś.